nie wiem, czy on był, czy był w kokpicie, czy nie był w kokpicie. Z tego, co czytałem, był osobą zdecydowaną. No, generał, znaczy zdecydowaną, ale nie jakąś histeryczną czy porywczą, po prostu no, zrównoważoną w miarę z tego, co czytałem. I tak starałem się tak zachowywać. W filmie nie ma jakiegoś napiętnowania tej postaci generała Błasika, postawienia go w jakiejś sytuacji takiej niedwuznacznej, że ingerował w jakiś sposób, tak powiem, w sposób lądowania. Postać reżysera, ja go wcześniej nie znałem, znaczy znałem o tyle, tylko tyle, że zrobił kilka ciekawych filmów, ale nie znałem go osobiście. To bardzo miły, starszy pan. Rola nie była duża, ale jeżeli chodzi o wrażenie i kontakt jakby z reżyserem, no to był bardzo dobry kontakt. Wiem, że robi film na ten temat, na temat zamachu, no i po prostu tak. Ja się nie zastanawiałem, czy to jest wynika z jego patriotyzmu, czy z jakby no, z przekonania, czy to był wypadek, czy to była katastrofa, czy to była jakaś ingerencja, bo tak naprawdę tego nie wiemy do końca. Trudno mi ocenić cały film, bo go nie widziałem, ale no, znaczy mam podstawy sądzić, że jest to troszkę na pewno wersja taka, która zakłada jakąś ingerencję z zewnątrz, jeżeli chodzi o ten wypadek. Kwestia jakby była troszkę takim tabu, bo właściwie nikt tak konkretnie się nie wypowiadał na temat, znaczy nie wypowiadał swojego zdania na temat tego, jak to było naprawdę i jakie tam przypuszczenia i tak. Jakby no, aktorzy robili swoje, a znaczy takiej jakby merytorycznej dyskusji na temat faktycznych zdarzeń, to jakby no, rzeczywiście każdy chyba unikał. To było raczej tylko przedstawienie, że ta postać była pośród tej delegacji i że to była, no znaczy ważne, bo to był dowódca sił powietrznych, ale nie było właśnie żadnej interpretacji, czy jego jakichś decyzji, czy jego, po prostu było kilka scen takich, że była reakcja na takie jakieś, że coś się w samolocie dzieje, że są jakiś wybuch i była to moja reakcja na ten wybuch. Było przywitanie prezydenta, zameldowanie, że samolot jest gotowy do odlotu. No i takie, no i jeszcze była jedna taka scena ciekawa, dosyć, no bo to była scena już po katastrofie. Ofiary katastrofy smoleńskiej jakby pojawiają się jako duchy, wychodzą z lasu. Była to taka scena, można powiedzieć, w założeniu symboliczna. Ja też nie wiem, czy ona wejdzie, bo nie widziałem zmontowanego całego filmu. Była taka dosyć symboliczna scena, no, że te ofiary katastrofy smoleńskiej spotykają się z ofiarami katyńskimi.